Na zakończenie 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy jeden z ligowych szlagierów Legia Warszawa, Górnik Zabrze. 25,5 tysiąca kibiców przy Łazienkowskiej w stolicy. Legia opromieniona zwycięstwem z Aston Villa w Lidze Konferencji Europy jest oczywiście faworytem tego starcia. I Patryk Kun gdzie lewą stroną, dogranie do Tomasza Beckharta, a Beckhart już w 8 minucie daje wojskowym prowadzenie. Znakomicie przyjął sobie piłkę Czech i uderzył nie do obrony. To 5. gol Beckharta w tym sezonie. Legia prowadzi, ale z prowadzenia cieszy się tylko przez 4 minuty, bo fatalny błąd Makany Baku wykorzystuje Sebastian Musiolik i pokonuje Kacpra Tobiasza. Po 12 minutach mamy remis 1-1, a to już 36 minuta i efektownie piętą chciał Daniela Bielicę pokonać Maciej Rosołek. To naprawdę mógł być cudny gol, ale wciąż remis i takim wynikiem kończy się pierwsza połowa. A w drugiej Makana Baku próbuje się zrehabilitować, ale jego uderzenie trafia w poprzeczkę. Górnik też ma swoje okazje, Kamil Lukoszek do Daisuke Okoty, no i Japończyk zatrzymany przez Kacpra Tobiasza, doskonała interwencja bramkarza Legii. Chwilę później Okota z lewej strony boiska, Japończyk wykłada piłkę Musiolikowi, no i sporo szczęścia miał przy tej interwencji Tobiasz, bo piłka trafia golkipera Legii w głowę. Im bliżej końca meczu, tym większa przewaga Legii. Kostaruniajcz, który namieszał w składzie, wpuścił na boisko z ławki rezerwowych Pawła Wszołka, Josue i Muciego. Wszołek miał dwie dobre okazje tutaj po podaniu od Josue, jednak jego strzał obronił Bielicza, a to ponownie Wszołek tym razem zalicza asystę, a do bramki trafia Igor Strzałek. Ogromna radość przy Łazienkowskiej w Warszawie, cieszy się Kostaruniajcz w doliczonym czasie gry. Legia strzela gola dla Igora Strzałka, to jest pierwsze trafienie w Ekstraklasie. Legia Warszawa rzutem na taśmę pokonuje Górnik Zabrze 2-1. Dzięki temu Legia awansuje na drugie miejsce w tabeli. Górnik jest 14. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.